Witam, Adam Kopeć, Miłośnik Excela z portalu Excel Jadam. Porada 369. Jak poprawić dane? Tu chodzi o konkretny przykład, gdzie mamy miasto i za nim adres, przeważnie ulicę. I chcielibyśmy tą ulicę usunąć, a zostawić sobie miasto. I jak sobie poradzić z takimi błędnymi, śmieciowymi danymi? Bo chodzi tak dokładnie o usunięcie właśnie tej końcówki z tyłu. I czasami jest plac, czasami jest ulica, czasami brakuje spacji pomiędzy ulicą a nazwą miasta. Czasami no właśnie też nie ma jednoznacznego ogranicznika, z którego moglibyśmy skorzystać, żeby usunąć te dane właśnie przez to, że czasami ktoś zjadł spację i nie postawił tej informacji. I my musimy sobie właśnie te wszystkie końcówki usunąć. Jak możemy to w miarę prosto zrobić w Excelu? Ok, zacznijmy od tego, że chcemy sobie znaleźć ulicę, czyli możemy wykorzystać funkcję znać i szukamy sobie tutaj ulicę. Tak. Funkcja znać, ewentualnie szukaj tekstu, w zależności czy ma znaczenie wielkość liter, czy nie. Ok, u nas akurat wszystkie ulice są z małej litery, więc możemy użyć funkcji znać. Czyli szukamy tego skrótu UL kropeczka. Tak, to mamy pewność, że nie znajdzie się gdzieś to w nazwie miasta. I gdzie szukamy? W naszym tekście, w naszym pełnym adresie. Taki możemy sobie z tą formułę skopiować. I tam, gdzie jest tylko ulica, gdzie faktycznie występuje ulica, a nie plac, nie aleja, to Excel znalazł pozycję tej ulicy. Tak, mamy ósmą, tak, ona tu się zaczyna na ósmym znaku. Ale tak nie we wszystkich sytuacjach, tak, bo jak mamy plac, no to nie została ta informacja znaleziona. Jak mamy tylko miasto, to też ta informacja nie została znaleziona. Ale tym zajmiemy się później. Najpierw chcemy poprawić dane związane z ulicami, czyli będziemy się zajmować tymi konkretnymi przykładami. Czyli chcemy wyciąć to, co jest przed ulicą, czyli jak tu jest tak ósmy znak, no to byśmy chcieli jeszcze tutaj przejść, o tu jest jeszcze spacja, no i tu mamy jeszcze tak dopiero właśnie, tu mamy dopiero ostatnią literę miasta, ale to byłoby wszystko ładnie, tak żebyśmy sobie te dwa znaki wcześniej odjęli, gdyby właśnie nie te przypadki błędnych danych, gdzie ktoś zjadł spację. Więc co w takiej sytuacji, tak no, spacji będzie nam ciężko dodać, ale łatwo ją usunąć na końcu. Czyli z naszych danych po prostu będziemy się cofać o jeden znak, czyli albo trafimy na spację, albo na ostatnią, tak, czyli albo tutaj trafimy na spację, albo o, tu trafimy na ostatnią literę miasta. Więc zróbmy sobie to, czyli do naszej funkcji znać, dołóżmy taką do wyciągania tekstu, funkcję let wyciągamy od początku, czyli z tego tekstu chcemy wyciągnąć tyle znaków, gdzie nam znalazła funkcja znać, minus 1, tak? Czyli o 1 wcześniej niż się zaczyna ulica. I zatwierdzamy sobie to, Ctrl Enter i kopiujemy formułę. Tak? Teraz zamiast liczb mamy wyciągnięte miasta. Tylko pamiętajmy, że w większości tych miast tam na końcu jest jeszcze spacja. Czyli naszą formułę musimy sobie tak zmodyfikować, żeby tu dołożyć funkcję usuń zbędne odstępy, tak żeby pozbyć się tych spacji, tam gdzie one się pojawiły. Tam gdzie ich nie ma, funkcja zbędne odstępy zwróci nam dokładnie taki sam tekst. Ok, no i mamy poprawione te miasta, tak, mamy tylko wyciągnięte te miasta, gdzie na końcu była ulica, ale my byśmy chcieli mieć wszystkie miasta, więc co możemy zrobić? Możemy użyć funkcji, jeżeli błąd, która w przypadku, kiedy właśnie ta wartość wyciągania zwróciła nam błąd, to od razu po prostu zwróci ten tekst pełnego adresu. No i jak sobie zatwierdzimy Ctrl L na tym zakresie, to mamy no, ładne wyniki, chociaż tak to są cały czas wyniki, gdzie jest plac, gdzie jest aleja. Ale co teraz możemy zrobić? Albo spróbować analogiczną formułę napisać jeszcze raz dla placów i jeszcze raz dla alei, albo tu przy założeniu, że tą czynność wykonujemy raz, bo w większości sytuacji właśnie przy takich błędnych
śmieciowych danych wykonujemy raz, oczyszczamy je, wyciągamy potrzebną nas informację i zapominamy o tych śmieciach. Najczęściej je kasujemy. Więc co możemy zrobić? Zaznaczyć, tak? Najlepiej możemy całą kolumnę lub po prostu ten zakres w zależności od tego, ile mamy danych. Załóżmy, że tych danych tak w rzeczywistości jest dużo więcej, kilkadziesiąt tysięcy, więc zaznaczamy całą kolumnę i naciskamy sobie Ctrl H, żeby tekst PL, czyli plac, zamienić na UL, czyli ulica. I plac, o tu jest plac Konstytucji. Czyli zamieniamy sobie i była tylko jedna zmiana, ale ta zmiana spowodowała, że tu już poprawnie wyciągamy Kraków. No oczywiście psujemy nasze dane, zmieniamy wartość tak placu na ulicę, ale przy założeniu, że wykonujemy tą operację tylko raz, możemy sobie na to pozwolić, albo po prostu muszę nasze dane źródłowe skopiować do innej kolumny i ją tak przekształcić i dopiero na nich wykonywać nasze operacje. Ok, to jeszcze oprócz placu mieliśmy aleję, więc AL, kropeczka, zamieniamy wszystko, tym razem dwie zmiany i mamy poprawione nasze dane. Tu jeszcze specjalnie tak skarżysko-kamienne, przeważnie się raczej pisze tutaj z myślnikiem, jak przejeżdżam, to tak to widzę, więc zatwierdzamy sobie tu, mogę sobie pozwolić na taką zmianę ręcznie, bo mam tylko jeden przypadek, mam tylko jeden taki błąd, ale jakby tych błędów było więcej, no to Ctrl H, podmieniamy jedną nazwę na drugą, żeby uzyskać te informacje, na których nam zależy, które są nam potrzebne do dalszej analizy, czyli na przykład, żeby zobaczyć w jakich dokładnie tak miastach, a nie dokładnych adresach, czyli w jakich miastach bez dokładnych adresów występują przykładowo nasze placówki.